Hejka kochani, dziś zapraszam Was na Mierzymy i Stylizujemy. Dziś pokażę Wam moje nowości w szafie, od razu Wam je przymierzę i od razu zobaczycie, jak je można wystylizować, jak ja je stylizuję, bo wiem, że każdy ma różny gust, więc może kogoś zainspiruje moja stylizacja, albo dacie jeszcze swoje pomysły na dole w komentarzach. No dobrze, więc zaczynamy! Pierwszą rzeczą, którą chcę Wam pokazać, jest spódnica i ta spódnica mi się bardzo na stronie spodobała. Ona jest tutaj, ta spódnica w gumkę i ja bardzo lubię wtedy przy takich spódnicach wkładać sobie coś do środka. Wtedy mi się wydaje, że to dużo fajniej wygląda i mamy też taki jakby efekt sukienki przy okazji, bo jak wyciągnę tą bluzkę na wierzch, to powiem Wam, że ta spódnica całkowicie traci swój urok. Fajnie też do takich spódnic wyglądają na przykład krótkie bluzy, też widziałam ostatnio taki właśnie trend, albo ogólnie takie krótkie topy, bo to jest, jak widzicie, spódnica z bardzo wysokim stanem, więc tutaj możemy naprawdę poszaleć z różnymi krótkimi topami. I też widziałam, że takie spódnice bardzo często zestawia się teraz z butami sportowymi. Ja zestawiłam swoją spódnicę z klasycznymi czarnymi szpilkami i wydaje mi się, że całość bardzo fajnie się prezentuje. Materiał jest naprawdę bardzo przyjemny, spódnica jest też bardzo ładnie uszyta, tutaj się nie mogę do niczego przyczepić. Kolejna rzecz to kurtka, jak widzicie, w taki motyw print Moro i ona jest naprawdę bardzo ciekawą kurtką. Po pierwsze, przez to, że ma tak ciekawy kołnierz, po drugie, jest to parka, która jest właśnie w tak ciekawej formie. Ona jest tutaj, jak widzicie, ma gumkę, czyli automatycznie robi nam się talia, czego w zwykłych parkach nie ma. Więc jest to taka parka dla osób, które cenią sobie taką elegancję, ale właśnie chciały spróbować coś innego. Jak widzicie, ona jest tutaj tak krzywo fajnie ścięta na skos. Ma też kieszenie i kaptur. I teraz zobaczcie, ona sama w sobie bardzo ładnie się prezentuje, tak zwyczajnie, bez kaptura. W ten sposób. Tak tył. Ma też właśnie ściągacze na rękawach. A kiedy założymy kaptur, to też bardzo ładnie się tutaj nam przedstawia, bardzo ciekawie to wygląda. Jak widzicie, dobrałam do tego takie właśnie sportowe buty z futerkiem i taką zwykłą, prostą, troszeczkę dłuższą sukienkę. Jeżeli chodzi o stronkę, to rzeczywiście na stronce wygląda tak samo i też się do niczego nie mogę przyczepić, bo też jest bardzo fajnie uszyta. Następna jest też kurtka i też taka podobna do właśnie parki, tylko że jak widzicie jest bardzo bogata w swoich zdobieniach i mi się to akurat bardzo podoba. Wiem, że nie każdemu przypadnie, wiem, że nie każdy polubi taką kurtkę i nie każdy będzie ją nosił, ale mi się bardzo spodobała i tutaj do tych moich klimatów floryckich bardzo pasuje. Jak widzicie, po pierwsze ma tutaj takie właśnie oznaczenia wojskowe, tak jak tu i tutaj. Tutaj już się zaczynają ozdoby bardziej takie właśnie ludowe, jeśli można to tak nazwać. Są właśnie pompony i takie frędzelki, ale jak widzicie, można sobie to wypróć albo po prostu dać to do tyłu też, jeżeli komuś to jakoś bardzo z przodu przeszkadza, ale właśnie mnie najbardziej urzekły te ozdoby z pomponami. No i tutaj też, prawda, są pomponiki przyczepione do kieszonki z suwakiem, czyli jak widzicie, bardzo prosto wtedy nam chodzi suwak, dużo łatwiej. I zakończone takim frędzelkiem. Tutaj jest taka naszywka z koralikami i tutaj też na ramieniu jest naszywka z koralikami i z takimi zdobieniami.
No i plecy są też bardzo ciekawe, jak i samo wykończenie kurtki. Rękaw jest bardziej taki, powiedziałabym, że 3/4, bo sięga mi gdzieś tak dotąd, ale ja zawsze w takich kurtkach bardzo lubię sobie podwijać rękawy. Ma też kieszenie i też ją można tutaj ściągnąć. Jak widzicie, w środku już sobie ją tak ściągnęłam do swojego rozmiaru. I teraz pokażę Wam, jak ona się przedstawia tutaj z tyłu. Ma przepiękne plecy z takimi pięknymi zdobieniami i jest właśnie wykończona takimi wełnianymi troczkami z taką bardzo ładną taśmą. No jak widzicie, tak się cała moja stylizacja z tym prezentuje. Ja to tak widzę. Fajnie też jeszcze wyglądają do tego na przykład ciężkie jakieś buty typu martensy albo jakieś właśnie takie trapery, też bardzo fajnie się to będą prezentować. Ja akurat mam gumowe konwersy. Kurtka wygląda identycznie jak na stronce, też się nie mogę do niej przyczepić, bo jestem bardzo z tej kurtki zadowolona. Jak widzicie, nie zmieniałam stroju spod spodu, bo jak widzicie, kurtka jest na mnie za mała, bo nie jest to kurtka dla mnie, jest kurtka dla mojej krześnicy, ale pokażę Wam ją, że naprawdę, ale kurtka jest naprawdę bardzo ciekawa i bardzo ładna. Ma tutaj taką naszywkę takiego herbu z koroną i z lwem. Tutaj ma też naszywkę akurat drogi 69. Tutaj jest pomponik przyczepiony, taki zwykły, czarny, z futerka. No i są kieszenie. Są kieszenie, jest kaptur też, więc bardzo fajnie. Ja lubię w kurtkach właśnie puchowych, żeby był kaptur. Ogólnie jest cała puchowa i naprawdę jest fajnie ciepła, bo czuję, jak mi jest fajnie cieplutko. Jest na suwak i jest, tak jak widzicie, przed moje kolano. Fajnie do jakichś śniegowców na pewno będzie pasować. Tak samo wygląda na zdjęciu, nic się tutaj nie mogę przyczepić. Mi się bardzo kurtka podoba. Chyba najmniej zadowolona z całego zamówienia jestem z tego futerka. Nie wiem czemu, wydawało mi się, że będzie inne i jakieś tak, nie wiem, będzie inaczej, fajniej wyglądać. Chociaż zabrałam to futerko na swojego Sylwestra i miałam je na sobie przy mojej właśnie stylizacji sylwestrowej. Bardzo ładnie jakoś tak mi pasowała do sukienki sylwestrowej, jak mogliście widzieć już na Instagramie. Czy na stojąco wygląda inaczej? Może troszkę jakoś, nie wiem, dało mi to inne światło, a jak zobaczyłam na żywo, no to stwierdziłam, że nie wygląda tak, jakbym chciała, ale muszę przyznać, że futerko jest bardzo milutkie, naprawdę. Ostatnią rzeczą, którą Wam chciałam pokazać, to też jest rzecz nie dla mnie. Wybrałam ją też dla mojej krześnicy, z tego względu, że ona bardzo chciała buty, takie te, wiecie, trampki na podwyższeniach, ale takie bardziej jakby zimowe, jeśli to tak można określić. Jak widzicie, one są ładnie zapakowane, mają ładne pudełko i do tego takie właśnie oddzielne torebki. I tak się przedstawiają te buty. Naprawdę bardzo ładnie wyglądają, bardzo ładnie są też wykonane. I w środku są nawet troszkę ocieplane, bo mają takie a la futerko. Tutaj są zabezpieczone właśnie srebrno, takie ciemno, srebrno, szare właśnie klamry, więc to też jest na plus, bo to się właśnie fajnie przy poczcie, przy wysyłce nam się to nie porysuje. Takie, wiecie, zwykłe na podwyższeniu dla nastolatki, jak znalazł, i bardzo mi się podobał print i bardzo były właśnie ciekawe te zdobienia, ten srebrny kolor. Kochani, to już wszystkie nowości w mojej szafie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, wtedy będę wiedziała, żeby Wam nagrywać też z innych sklepów takie właśnie przymiarki i mini stylizacje. Ja już się teraz z Wami żegnam, do usłyszenia, buziaki, pa!